today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Metro 2033. I ostatnio, razem z Bourbonem, dotarliśmy na stację Prospekt Mira, która w tej grze jest nazywana Targową. Chociaż w sumie ma to nawet uzasadnienie, jeśli się temu bliżej przyjrzeć, bo jakby nie patrzeć, na Prospekcie Mira można kupić praktycznie wszystko, co tylko dusza zapragnie. Oczywiście w zamian za ludzkie życia. Czyli właściwie za pociski, bo w sumie, jakby nie patrzeć, to za amunicję właśnie się tutaj wszystko kupuje, ale to już o tym wspominałem, że to zostało bardzo fajnie ukazane w książce. I teraz musimy ponownie odnaleźć Bourbona i wracamy z naszą nową strzelbą, która ma 5 naboi w magazynku, jeśli to można tak nazwać. Oczywiście będzie to dla nas oznaczało, że będziemy pewnie korzystać z tej broni, bo będziemy wiedzieli, że amunicja do niej tak szybko się nie wyczerpie. Ale to jest z drugiej strony, konsumpcja amunicji do tej broni też może... O! Moje wprawne oko by prawie przegapiło ten pocisk. Tę amunicję wojskową, która jest tutaj naprawdę bardzo cennym towarem. Gdzieś to właśnie za nią możemy kupować właśnie różnego rodzaju przedmioty. No i... mamy świnie. Z chęcią bym skosztował jakiegoś boczku albo coś. Nie no, boczku może niekoniecznie, ale na przykład jakiś... Nie no, coś po prostu, coś co dobrego ma świnia. Ale z drugiej strony, no nie jestem jedyną osobą, która by chętnie coś zjadła. Także no, zostawmy dla wszystkich. Nie no, jak widzicie, można tu kupić dosłownie wszystko. Gitary jakieś, buty, skóry, obrazy chyba. Nie no, nie wiem czy obrazy, czy to zostało po prostu tak po prostu powieszone. Nie no, talerze to raczej na pewno. Bo w najlepszym stanie to one nie są. Jedzenie, wszystko. Nie no, generalnie Prospekt Mira. Całej swojej okazałości. Ale dobra, przyjrzyjmy się w końcu. Mamy iść tutaj. I tędy. No i nawet widzimy już, że Bourbon na nas czeka. I generalnie jeszcze co do poprzedniego odcinka, no to rzeczywiście jestem tłumok. Bo nawet nie zwróciłem na to, że migając na tarko mogę zwrócić na siebie uwagi. No i przyznaję otwarcie, że tamtą akcję szczerze zlamiłem. Ale z drugiej strony, no... potrzeba widoczności przezwyciężyła moją... konieczność ukrywania się. Na powierzchnię? Bourbon, czy to aby trochę nie za szybko? Bo z tego co pamiętam, to Artiem dotarł do... dotarł na powierzchnię, no, znacznie później niż to jest tutaj. Ja rozumiem, że rozwojcenie terenu, żeby gracz się nie zanudził i że cały czas tylko metro i metro. No ale bez jaj, no, bądź poważni. Ja już Michę zabaszlał. No mnie to ty niczego nie płacił. No jeśli ty, конечно, nie chcesz, żeby ja ciebie propuścił, płacić nie obowiązkowo. Po prostu nas przepuść. Co ci szkodzi? С вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Но. Так это что я разумею. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Powierzchnia powierzchnią, ale z drugiej strony, jeśli ta droga ma nas zaprowadzić i na Sucharewską, tam gdzie mamy się dostać z Bourbonem. No, Artiem. No, takie coś. I ładnie, 5 naboi, załadowanych, ślicznie. I już możemy się czuć nieco pewniej. Przynajmniej na bliskich odległościach. Kurczę, no nie mogę się doczekać tego kałasza. Byleby go na Sucharewską doprowadzić. A Prospekt Mira to jest to miejsce, z którego się dostaniemy do Hanzy. A tam... Dobra, trochę się zaniepokoiłem tym, co się właśnie stało. Jak opisać uczucia, kiedy po 20 lat w tunelach widzisz niebo? Kiedy widzisz miasto, w którym kiedyś narodził się, w którym teraz władzą stworzenia? Вот он,
мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». No to zdecydowanie wychodzimy na powierzchnię. Tak bezapelacyjnie. No i wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to tutaj na zegarku mamy pokazane nie tylko ile czasu zostało do zużycia się danego filtra w masce gazowej, ale też to, jak jesteśmy ukryci. Czerwony, z tego co pamiętam, to oznacza, że jesteśmy w ogóle nie ukryci. Żółty to tak średnio jesteśmy ukryci, a zielony to jesteśmy dobrze ukryci i nie mamy się czego obawiać. Mogę to jakoś rozbroić? O Jezu! Dobra, to nie było zbyt fajne. I dobra, mamy swego rodzaju strzały. Mamy całkiem sporo ilość amunicji, to nam się zdecydowanie przyda. Mieliśmy tu też Nosalisa, który jakby nie patrzeć, no trochę mnie wystraszył. Bourbon tam sobie po prostu jest i nie patrzy na to, gdzie ja w ogóle jestem. Aha. Byleby nie zahaczyć o to. No i dobra, myślę, że możemy iść. No jeszcze nie do końca jestem gotowy, bo nie przeszukałem tutaj wszystkiego. Na przykład tego miejsca, gdzie mamy, proszę państwa, amunicję do... Amunicję, więcej amunicji wojskowej, więcej środków płatniczych. O, czyli prawym przyciskiem można, trzymając strzelbę, przywalić tak z kolby. Kurczę, no dobrze wiedzieć. Dobra, Bourbon, ruszajmy. I co nam się tutaj przyda? Sobaka, czy może rewolwer? Bo na strzelbę to raczej nie ma co liczyć. Nam można dobrać do wentylacyjnej szachty, która wiedzie do Sucharia. Tam my z tobą popraszamy. Mój galant. No właśnie z tego powodu idę. A poza tym miło mi z tobą wędrować, Bourbon. No i dobra. Okej. Aha. Ktokolwiek to jest, no bynajmniej nie ma wobec nas przyjemnych zamiarów, takich miłych. Dobra, demony już poszły? Kurczę, no, nie tyle co poszły, co po prostu poleciały, bo to są takie latające stworzenia. Kurczę, no generalnie bez kitu to ta lokacja też jest bardzo sympatycznie zrobiona. Ja pierdzielę. Promieniowanie. Ha, 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 Bourbon, aleś ty śmieszny, doprawdy. Uśmiałem się po pachy. O, ja pierdzielę, demon. Chyba mnie nie zauważył. Nie zapominaj o kompasie w swoim dzienniku. No dobra. Postaram się to zapamiętać. Żeby w razie czego jakichkolwiek kłopotów, to skorzystać z niego i się w razie czego zorientować. Gdzie iść? No, generalnie filtr jest już chyba trochę zapchany. Więc ludzie i ludziska, no... Słychać to po tym, że właśnie Artiem tak ciężko oddycha. Artiom znaczy się. Nie wiem, czemu ja przyzwyczaiłem się, że mówię Artiem. Shit! Ostrzegam, mam strzelbę. Dobra, spokojnie, żeby tylko... A, tam jest przejście, już chciałem powiedzieć, że zniknął. Nie możesz tego zebrać? Szkoda.
ale filtry możesz. Kurczę, no i generalnie całkiem sporo mamy tych filtrów. A zdechnij. Przeładuj. Okej, Artiem wymienia filtr. I zobaczmy. Dobra, mamy całkiem sporo czasu. I coś, co chce nas zabić w okolicy. Pod schodami? Jak najbardziej. Pod schodami zawsze są jakieś przydatne rzeczy. I teraz pytanie, gdzie to coś jest? A jakbym zgasił? W sumie to taki średni pomysł gasić. O Jezu! O Jezu! Shit! Słucham? Że o co chodzi? Dobra, nieważne. Widać ewidentnie jakiś bug gry. A w sumie... Tak poza klimatem gry to może nawet screena zrobię. No i elegancko. Będzie co wspominać przy okazji. Ale dobra, tak trochę się wystraszyłem. Gdzie? Coś delikatnie tutaj sugeruje, że... Coś się znajduje tutaj. A może to główna ścieżka fabuły? A tu? Może jakaś skrytka? Jakaś amunicja dodatkowa? Fuck. Demon. Albo ścierwo. W sumie to ścierwo nawet brzmi lepiej. I bardziej adekwatnie do wyglądu. O, więcej amunicji do shotguna. Lubię takie coś. No, nie ukrywam, naprawdę podoba mi się taka sytuacja. Zwłaszcza w obliczu takiego zagrożenia. I dobra, tutaj albo jest skrytka stalkerów, albo główna ścieżka fabuły. Tylko, Artiom, mógłbyś z łaski swojej przejść? Albo coś? No, Artiom... Jezu, czy on naprawdę... Ja tu mam... O, dostałem się! Byłem trochę skołowany całą sytuacją, ale z drugiej strony na szczęście już się udało wszystko panować. Dobra, zbieramy co się da. Fakt faktem... O, noże do rzucania. Poproszę te noże do rzucania. A nie, mamy już komplet niestety. Granatu nie chcę. W żadnym wypadku. I... Tak, jakby trochę się chyba... Zagubiłem. A! Tu na dół? Shit, są dwa. Może uda mi się ich ominąć. A czekajcie, bo ja tu aby nie byłem już? Tak, byłem tu. Zatem trzeba się będzie szybko wracać. Także jeszcze raz. Tutaj. Tymi schodami. Jeszcze wyżej. I dobra, tutaj jest nasze przejście. I tutaj para dziwnych nosalisów, które w jakiś szczególny sposób się ułożyły. Dość niefortunny. I chyba jednak mam przejść tutaj. Tak, tu. Zdecydowanie. Przecież mam kompas. Shit! Lepiej nie ryzykować. Wolę się nie zdawać na szczęśliwy los. Okej, było... Fuck! Nie! Dobrze, udało się. Szybko Gdzie? Jezus Maria, one momentami naprawdę z takiej niespodziewanej strony wyłażą, że to się po prostu... Nie.
Jezu Chryste! Dobra, nie mam wyjścia. Sobaka. Fajna broń, aczkolwiek... Ja wolę jednak w kontakcie z nosalistami strzelby. I może lepiej się będzie uleczyć. Tylko którym to się robiło? Nie, tutaj się kucało. Tu była latarka, tu było przeładowanie. A może po prostu Artie nie potrzebuje leczenia? O Jezu! Dobra, tego się trochę nie spodziewałem. Ale przynajmniej mamy amunicję. Jeszcze więcej amunicji. I rewolwer zwykły. Którym oczywiście pogardzę, bo mam wersję z tłumikiem. Aczkolwiek amunicja to już będzie nieco inna sprawa. Jeśli jest naładowany, to wezmę amunicję. Ona się zawsze przyda. Dobra. Idę we właściwą stronę. Kurczę, czyżby jakieś większe przeznaczenie Artioma? Co się stało? Wizja sprzed apokalipsy. Okej, jest kole... Są dwa. Ej, a może jak się skradam, to... jest mniejsza szansa, że mnie zauważą. W sumie to brzmi logicznie, aczkolwiek no... ja się muszę domyślać przecież takich oczywistych rzeczy. Okej. Obstawiam, że teraz musimy iść tutaj. Nie, zdecydowanie nie. Prędzej gdzieś w tę stronę. Zaraz. A może to... Tak, jakby trochę się zgubiłem. Nie, okej. Nieważne. Nie było tematu po prostu. Dobra. No i generalnie wracając do mojego tematu jeszcze, skoro już tu jesteśmy, właśnie na powierzchni, to... Artyom znacznie później wychodził tutaj na powierzchnię i kapnęły się. Albo się nie kapnęły. Albo się kapnęły! No, nie. Artyom, dlaczego musiałeś utknąć w takim momencie? Nienawidzę cię, człowieku! Nie. Spadaj! Fuck! Dobra, nie! Full auto lecimy! Po prostu koniec! Ja pierdzielę! W prawdziwym świecie... Właśnie! Mamy pierwszą śmierć. Ale przynajmniej był tutaj sejwuś. No. No to jeszcze raz. Tylko tym razem rozegrajmy to lepiej. Mam iść w tamtą stronę, a tam jest właśnie ta spora horda. Nie. Dobra, nie, spadamy! Szybciej i... Lecimy! Lecz! Dobra, damy radę, Artie. Damy radę! O, kolejna rzecz, która mi się podoba. Zniszczenia maski. Fuck! Nie! Nie chcę znowu zginąć! Jezus Maria, muszę wyglądać jak idiota, tak biegając w kółko!
fuck? Nie. Ja pierdzielę, nie Artyom! Jezu, z czego one są zrobione? Z betonu? Przecież tyle się tu na twarz dostałeś, że to ludzkie pojęcie przychodzi. Dobra, nie. Dobra, leczymy. Wymiana maski. Jezu! Nie, ja to wytnę po prostu. Dobra, tym razem poszło znacznie gładziej niż poprzednio. Jestem z tego zadowolony niezmiernie. Zatem z powrotem strzelba. I kompas pokazuje mi tędy. No to teraz... Teraz chyba trzeba będzie zachować wszelką ostrożność. Albo poszukać drogi, która jest znacznie bardziej ogarnięta. Na przykład tu. Na przykład... Albo i nie tu. Tak też może... Albo ewentualnie... Albo ewentualnie można przejść tutaj jeszcze. Dobra, Bourbon, gdzie jesteś? Jesteś mi potrzebny. Na wprost, powiadasz. Dobra, tutaj na górę. Jezu! Może mi się go uda zabić nawet? Co to? Co tu się stało? Dobra, tu ewidentnie widać, że jest pułapka. Pięknie rozbrojona, mamy kolejny dynamit. I to jest chyba kolejny etap. Dobra, Artyom chyba nie ma nic do powiedzenia. Artyom! Teraz już naucz się, że to jest Artyom. No i promieniowanie. Więcej promieniowania. Ale w sumie nie powinno mnie to dziwić. Ajajajaj, byłem w zasięgu. Gdzie jest ten? A, tędy. Okej. No nawet widać, że tutaj szlak z desek jest złożony. To wygląda tak oczywiście. Że moje przejście jest tutaj, w tę stronę. Ajajajajaj. O, Bourbon. Jak miło. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. No miałem niemałe problemy po drodze, ale z drugiej strony żyję. No mam nadzieję, że tylko jedno podwórko. Gdzieś tu chyba przez moment było promieniowanie i co mi się nie podoba strasznie. Dobra, to ty idziesz tędy, a ja tędy. Albo i nie. Wybieram twoją wersję jednak, Bourbon. Kurczę, no chciałem być taki spryty, chciałem być taki cwany, się wycwanić, że będzie także oflankować. A, ścierwo, powiadasz. Jedno mi się chyba udało zabić, chociaż nie mam pewności, bo tylko poczułem straszny odrzut. Nie, chyba go nie zabiłem. Dawaj wpierw, dźwignie. Czy co, że idziemy tutaj? No coś słyszę. Bourbon. Aha, okej. Okay. Tym razem wspólnymi siłami się bronimy. O, nie. A nie. W sumie dało radę nawet. Dobra, zanim dojdą.
zabić, zanim cokolwiek zrobią. Kurczę, no ragdoll tu jest strasznie fajny. O! Celuj w łeb, celuj w łeb. O, shit, musiałem się podrapać. Ja pierdzielę, musiałem się podrapać. Nie, nie, zły moment. Odnoszę wrażenie, że moja poprzednia strzelba była mocniejsza. O Jezu! Dawaj, Bourbon, jedziesz! I skończyliśmy rozdział! Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Чтобы то уж была Сухаревска? Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. No dobrze, będę uważał. Ja pomnę tę reszuteczkę. Nada prosta. Czy to jest to, co myślę? Czort, ja nie pralizaj. Ładna, ty tu obaźdź. Pierwszy poszedł. Wszystko w normie. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Оу, ще! Глянь, он там ничего не... Я пердели. Что-то шмоток его не видать. Ага. Забирай. Добже. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. О, Христе. Бурбон, вибач, ale muszę sobie pożyczyć trochę twoich rzeczy. Nie wiem jeszcze, co mi się tutaj przyda. Ale to dopiero chyba w następnym odcinku. Bo jakby nie patrzeć, to już jednak trochę czasu zleciało. Tylko sobie jeszcze przeładuję broń w razie czego jakieś nieprzyjemności. Generalnie odnoszę wrażenie, że ta strzelba jest taka jakby trochę słabsza. I nie podoba mi się tak, to jakoś tak specjalnie. AK. I już w sumie możemy olać Bourbona i po prostu iść. Mamy AK, jesteśmy zadowoleni. Co tu? A, to jest moja stara sobaka. Dobra, ja już jestem ustawiony. Tylko przeładuj jeszcze. No właśnie. I takie coś to ja rozumiem. Także ludzie i ludziska, tym oto akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Zatem dziękuję wam za uwagę. To było Metro 2033. Ja jestem Resek. Trzymajcie się i czołem!